Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Tribal Games i witam was w pierwszym odcinku z Age of Empires 3. Słuchajcie, wcielamy się w postać Morgana. W sumie to będziemy tutaj się wcielali w całe jednostki, ponieważ to jest gra strategiczna. Po prostu chciałem troszkę tutaj uciec od tych wolnego świata, od tych strzelanek, jak i też pozostałych rozgrywek, no i postanowiłem tutaj przejść co nieco na małą strategię. Przed nami tutaj ogólnie 24 odcinki, czyli 24 misje, z tym, że ostatnia misja nałoży nam się z 23, czyli 23 i 24 będzie tego samego dnia. Czyli praktycznie w ten weekend będą po prostu 4 odcinki, a nie 3 odcinki, więc tak sobie to rozplanowałem, więc myślę, że póki co nic się tutaj nam po drodze nie wydarzy. Mamy drugą połowę XVI wieku. Janici zmuszeni są bronić swej ostatniej fortecy na Malcie przed turecką inwazją. Także rozpoczynamy. Podróż mojej rodziny do Nowego Świata rozpoczęła się w chwili ataku na Maltę. Ostatni bastion chylącego się ku upadkowi zakonu rycerzy krzyżowych. Niewiele wiadomo dziś na pewno. Mój pradziad Morgan Black niewątpliwie był wśród Janitów broniących wyspy przed turecką armią Sahina. A reszta? Cóż, jak to zwykle bywa z rodzinnymi sagami, i w tej trudno oddzielić prawdę od legendy. Morgan, Turcy wylądowali. 1000 janczarów pod wodzą Sahina Sokoła. Póki co, Alan Magdan wciąż tu dowodzi. Jeśli każe nam zatrzymać ich na plaży, to tak właśnie zrobimy. Era krucjat skończona. Rycerstwo odchodzi w niepamięć. Nie tak prędko, Sokole. Póki co potrafi jeszcze kąsać. To ostatnie podrygi, Morgan. Wasz czas się skończy. Kusznicy na mury! Niech zwiążą walką janczarów! Brońmy fortecy za wszelką cenę! Okej, nie dodaliśmy tylko, że gra jest z roku 2005, dokładnie. Yes. Swą premierę miało 18 października 2005. Słuchajcie, ja tutaj z doświadczenia wiem, że będzie trzeba tych wysłać tutaj. Budujemy kuszników, oczywiście im więcej, tym lepiej. Mam tylko 21 osadników. Oczywiście też musimy dbać o zasoby, jakie tutaj mamy. Okej, możemy rozbudować wieżę. Im więcej ich wybudujemy, tym lepiej. No proszę. Druga z tu. Okej, czy możemy w jakiś sposób naprawić te budynki? Wstępnie widzę, że nie. Tutaj modernizacja cały czas jeszcze trwa. Oczywiście za chwilę postaramy się kolejną falę żołnierzy zorganizować. Jesse? Iwal! Tak, tutaj gdzieś na pewno będą próbowali nas wejść dookoła, więc musimy się obronić. Dobra, kontrol 1. Czyli mamy pierwszą grupę. No to jest budynek zmodernizowany.
Czekaj, tam grupę troszkę sobie tutaj zmodernizujemy. Okej, okay, pod jedyneczką, tak, teraz jest znacznie ich więcej. I whiz! Okej, okay, może aż tak nie narażajmy swych ludzi. Okej, okay, do złota tylko mam jedną osobę. Troszkę wydaje mi się, że zbyt mało. Tak więc myślę, że... Wyślijmy pikinierów przeciw tureckiej jeździe! No właśnie, myślę, że zrezygnujemy sobie trochę z drewna, a pójdziemy do złota. Trzeba właśnie mieć pikinierów jeszcze. Jak widać, jazda troszkę nas tutaj mocno osłabiła. Mimo to sobie dajemy zimę całkiem. Tak jest, pikinierzy już w kolizie. Środki. Panie, Turcy prowadzą ze sobą wielkie bombardy. Jak nasza piechota ma im sprostać? Nie sprosta. Potrzebujemy kawalerii. Musimy zadowolić Alana i pozostałych rycerzy. Wyślijcie kilku osadników na zachodnie wzgórze. Niech podpalą stos sygnalizacyjny. My też tak właśnie zrobimy. Tak samo tutaj zrezygnujemy z drewna. No i mamy nasz stos sygnalizacyjny, który musimy w tym momencie rozpalić. Jest. I wall. Ta karta mnie troszkę denerwuje, gdyż jest moim zdaniem troszkę za duża. Wiem, że jest możliwość nawet jej w dużym stopniu zmniejszenia. Jakowie na wzgórzu próbują wysłać sygnał. Wysłać okręt. Niech zaatakuje z flanki ich osadników. Przeszło. To nie przejdzie. Właśnie, do nas zmierza okręt. Turcy obchodzą nas z flanki i próbują atakować osadników na wzgórzu. Zatem musimy się śpieszyć. Wyślemy część ludzi na wzgórze do ochrony osadników. Bez nich czeka nas pewna zguba. Jest, orkester. Okej. Pikinierzy co prawda tutaj już są wysłani, ale wydaje mi się, że to może być jeszcze zdecydowanie zbyt mało. Chociaż wielu ludzi tutaj widzę nie wysłali. Tylko zaledwie czterech. Udało się! Ogień płonie! Okej. Czyli to jest dobra wiadomość. Teraz jest jeszcze tylko kwestia... Mam nadzieję, że Alan jest niedaleko. Czyli co? Dobra, jeszcze tutaj dwóch idzie. Tutaj się robi no niezbyt przyjemnie. Dlaczego zapalono stos sygnalizacyjny i dlaczego okay, wezwano kawaleria. Morganie, kazałem ci bronić fortecy. Panie, Sahin naciąga ze srogimi bombardami. Sokół nie może się mierzyć z moją ciężką jazdą. Dalej, Morganie.
Musisz zniszczyć te działy. Tak jest! Pchniemy naprzód kawalerię i zmieciemy te bombardy z powierzchni ziemi. Dobra robota. Bierzmy się za ostatnie. Bombardy zniszczone. Świetna robota. Pokonaliśmy Sokoły. Przynajmniej chwilowo. No i co mogę powiedzieć, w ten sposób będziemy kończyli ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. My widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Cześć, czołem.